Witam Państwa serdecznie, nazywam się Piotr Kędra, jestem inżynierem systemowym w firmie Juniper Networks, pracuję w Juniperze od ponad 7 lat i chciałem dzisiaj opowiadać o tym, jak można wykorzystywać informacje w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów zabezpieczeń infrastruktury sieciowej. Konferencja w pełni pokojowa, ja jednak użyję tutaj troszeczkę bardziej wojowniczych aspektów. Chciałem porównać w tej prezentacji kilka technik, które dziś możemy wykorzystać do podniesienia poziomu bezpieczeństwa naszej sieci, do przeniesienia firewalli na jeszcze wyższy poziom, no, do tego, co na dzień dzisiejszy możemy oglądać w technice wojskowej. Czyli tak naprawdę cały rozwój firewalli, rozwój systemów zabezpieczeń infrastruktury sieciowej przypomina tą odwieczną walkę miecza z tarczą. Co się pojawi? Nowa tarcza, mamy nowy miecz, na który produkujemy błyskawicznie nowe tarcze, na które chwilę później pojawiają się nowe miecze. Zacznijmy w takim razie od definicji sieciowo-centrycznego pola walki. Cóż to takiego jest? Okazało się, że przy przeszperaniu w internecie za pomocą dobrego przyjaciela Google'a materiałów dotyczącego stricte technologii wojskowych czy doktryn wojskowych, nowoczesnych doktryn wojskowych, udało się znaleźć dość ciekawe definicje, które naprawdę świetnie pasują do tematu tejże prezentacji. Okazuje się, że to stosunkowo niedawno, w 1996 roku, pan admirał William Owens opisał ewolucję systemów pola walki na dzień dzisiejszy, że żołnierze, którzy znajdują się w polu, to nie może być mięso armatnie. Oczywiście mamy tutaj pewne kraje, gdzie łatwiej jest, żeby żołnierze byli mięsem armatnym, bo mają więcej żołnierzy, ale w nowoczesnej armii żołnierz nie może być mięsem armatnim. Żołnierz musi wiedzieć, co się dzieje na polu walki, ponieważ ta sieciocentryczność żołnierza, możliwość współpracowania z różnego typu sensorami, wymiana właściwej informacji zwiększa jego skuteczność, zwiększa jego przeżywalność. Spójrzcie Państwo na tą drugą definicję. To jest druga definicja, jest właściwie definicją tego sieciocentrycznego pola walki i tak naprawdę świetnie pasuje do tego, o czym chciałbym dziś poopowiadać. W nowoczesnej doktrynie wojskowej również znajduje się hasło Power to the Edge. O co tak naprawdę chodzi? Chodzi o to, że nie tylko sztab, wąska grupa ludzi siedząca nad mapami ma obraz sytuacyjny tego, co się dzieje na polu walki. Każdy żołnierz, jeżeli ma potrzebę, ma możliwość podglądu tego, co się dzieje, obrazu sytuacyjnego tuż przed nim i wykorzystać tą wiedzę do podejmowania lepszych działań. Także taki trochę straszny rysunek, ale tak naprawdę lubię czytać książki wojskowe, wojenne, jak się też czyta, w szczególności te najbardziej aktualnych konfliktach realizowanych już z wykorzystaniem tej doktryny, no to przyznam szczerze, że duże wrażenie na mnie robi właśnie świadomość sytuacyjna żołnierzy, czyli człowiek, pilot śmigłowca bierze sobie zakręt, gdzie za chwileczkę ma zaatakować jakiś punkt na mapie, mając świadomość, że 10-11 tysięcy metrów nad nim właśnie przylatuje bombowiec, który zrzuca bombę. Trochę poniżej znajduje się samolot wsparcia powietrznego, który przeciągnie po za chwileczkę z serią punkt, który mają zniszczyć, a on tak naprawdę musi wlecieć tam w odpowiednim momencie, ani za późno, ani za wcześnie, żeby wyczyścić, ładnych słów można używać, jak zapominamy o ofiarach, wyczyścić teren, dokończyć misję. I to wszystko jest synchronizowane z bardzo wielką dokładnością. To jest właśnie sieciocentryczne pole walki. Jak teraz to wszystko wpakować w temat tej prezentacji o podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa w naszych firewallach? Otóż to, czym się różni ten nowoczesny żołnierz od żołnierza kilkadziesiąt lat temu, to jest to, że ten żołnierz ma informację. Ma przetworzoną, doskonale informację, zebraną z bardzo wielu źródeł, informację, która się charakteryzuje bardzo dużą dokładnością i aktualnością. Zerknijmy, wróćmy do firewalli, do naszego świata. Czymże są firewalle? Może na kilku slajdach taki mały rys historyczny i też taka próba odpowiedzi na pytanie, czy ich jeszcze potrzebujemy, czy jeszcze nie. Więc co to jest, czym był firewall? To jest to odpowiednie oprogramowanie, a najczęściej jednak rozwiązania hardware'owe, dedykowane do oddzielania segmentów między sobą i umożliwiające zdefiniowanie polityki bezpieczeństwa pomiędzy tymi segmentami. Zwykle przyjmujemy zasadę, że każdy ruch jest niedozwolony, my do jedynie za pomocą odpowiednich reguł ten ruch przepuszczamy. Jest to jak najbardziej, na dzień dzisiejszy są to rozwiązania w pełnostanowe, śledzące stan sesji, dzięki temu je też podnoszące poziom bezpieczeństwa. Zwykle pracujące gdzieś na krawędzi sieci. To może być sieć WAN-owska, może być sieć krawędź data center, czy przeróżne inne obszary. Jak ewoluowały firewally na przestrzeni ostatnich lat? Więc od najprostszych rozwiązań, które były tak naprawdę filtrami pakietu,
pakietów i umożliwiały w bardzo łatwy sposób ich wymanipulowanie przez rozwiązania w pełnostanowe do czegoś, co dziś praktycznie każdy producent systemu firewall promuje, coś, co się nazywa Next Generation. I tutaj jeszcze niedawno można było długie debaty przy piwie toczyć, co to jest Next Generation Firewall. Czasami te debaty się mogły bijatyką skończyć nawet. Na dzień dzisiejszy mniej więcej wiemy, co to jest Next Generation Firewall. Przede wszystkim Next Generation Firewall, to już jest firewall, można porównać z tym nowocześniejszy żołnierz. Firewall, który ma lepszą świadomość sytuacyjną, ponieważ ma wbudowane mechanizmy umożliwiające rozpoznawanie aplikacji zagnieżdżonych. Czyli znowu wracając, ten wojsko lepiej rozpoznaje poprzebieranych żołnierzy wrogich sił, którzy przychodzą normalnymi dróżkami z wykorzystaniem mechanizmów application security, czy różni producenci w różny sposób te technologie nazywają. Możemy zaglądnąć, czy to do HTTP, czy do HTTPS-a nawet z jego dekrypcją i wykryć, że w środku tego, oto w tym porcie tunelujemy zupełnie odmienne aplikacje i to nie są aplikacje biznesowe, albo nie są to aplikacje bezpieczne. Bardzo często, drugą rzeczą, która wyróżnia systemy Next Generation, jest świadomość użytkownika. Czyli to jest zwykły firewall mający świadomość aplikacji, świadomość użytkownika. Po co świadomość użytkownika? Tak naprawdę praca na poziomie adresów IP, dla firewalla jest to wszystko jedno i gdzieś tam na końcu one dalej pracują na poziomie IP. Dla nas, dla ludzi, praca na poziomie IP jest troszeczkę trudniejsza. My mamy użytkowników, oni mają imiona, nazwiska, ewentualnie jakiś UID w naszym systemie. Oni mają uprawnienia, oni mają przynależą do pewnych ról. Tak łatwiej się myśli, zdecydowanie, niż pracując na gołych adresach IP, próbując za pomocą jakichś tam masek czy dynamicznych obiektów grupować tychże użytkowników. Stąd też świadomość użytkownika jest czymś bardzo ważnym. Czy ona jest uzyskiwana przez integrację z środowiskami typu Active Directory, czy też innymi źródłami AAA, to jest temat na odrębny polemat. Ja też jeszcze ten wątek poruszę później w prezentacji. Na ścieżce rozwoju systemów firewallowych pojawił się również hasło UTM, Unified Threat Management, czyli możliwość rozszerzenia funkcji firewallowych o możliwość realizacji funkcji antywirusowych, web filteringu, czy też IPS-a. O ile w mojej ocenie, tu też jestem otwarty na dyskusję, funkcjonalność IPS realizowana na firewallu to jest całkiem fajna rzecz, ponieważ złota zasada działa, że każdy pakiet przechodzący przez firewall możemy skierować do inspekcji IPS-owej. Jest to bardzo wygodne w konfiguracji, w zarządzaniu. O tyle osobiście nie jestem wielkim zwolennikiem antywirusów czy antyspamów na urządzeniach typu firewall, mając jakieś dziwne przekonanie, że zwykłe PC-ty potrafią czasami zrobić to z lepszą wydajnością. Ale taki etap rozwoju firewall jest i takie oczekiwania naszych klientów się również pojawiają, w szczególności do ochrony systemów pracujących dziś na krawędziach mniejszych oddziałów. From perimeter to infrastructure. Tak naprawdę, jak znowu obserwując rozwój systemu zabezpieczeń przez kilka lat, zawsze firewalle skupiały się na ochronie styku z internetem. Było to dość komfortowo, nie trzeba nam było wielkich przepustowości, ponieważ zawsze tym ogranicznikiem był styk z siecią internet. Na dzień dzisiejszy jednak większość firm zdała sobie sprawę, że oczywiście dalej się trzeba chronić przed atakami z zewnątrz, ale pracownicy, chociaż to są nasi kochani pracownicy, też nie mogą być traktowani w sposób taki w pełnym zaufaniem. Jak to ktoś kiedyś powiedział z klasyk, że kontrola najwyższą formą zaufania. W związku z tym coraz więcej projektów są to projekty do zabezpieczenia data center. Czyli jak data center zabezpieczyć nie tylko przed światem zewnętrznym, ale jak zabezpieczyć data center przed również światem wewnętrznym, przed dostępem, jaki sposób skutecznie realizować politykę bezpieczeństwa dla użytkowników naszych wewnętrznych. Takie prowokacyjne trochę pytanie, czy firewall jest ciągle potrzebny. Spokojnie, jest ciągle potrzebny. Przede wszystkim jest tak naprawdę pierwszą linią obrony i ciężko sobie wyobrazić realizację nowoczesnej sieci podłączonej do świata internetu bez realizacji firewallowej. Dodajemy do tych firewalli coraz więcej różnych gadżetów. Ochrona DOS-owa, DDoS-owa. Czy to jest fajne, czy niefajne? Brzmi atrakcyjnie, bo mamy na tym samym pudełku. W rzeczywistości jednak techniki ochrony DOS-owej, DDoS-owej realizowane na firewallach najczęściej korzystają z metod statystycznych, które można wykazać ich skuteczność, jak również to, że zbyt duża ilość false positive'ów może powodować odpływ naszego biznesu. Firewall mają ciągle bardzo ważną rolę do natowania, ciągle malejące pula adresowe, więc NAT tak naprawdę jest jednym z poważniejszych zadań do realizacji na firewallach. NAT również w rozumieniu połączenia światów IPv6 i IPv4. Wreszcie regulacje. Jeżeli Państwo się wczytacie w regulacje bankowe czy w regulacje
charakterystyczne dla bardzo wielu rynków czy typów biznesu. Normy typu PCI-SCADA, PCI-SCADA i tak dalej, te normy wymagają tak naprawdę firewalla i definiują go jako niezbędny element infrastruktury sieciowej do realizacji polityki bezpieczeństwa. Rzeczywistość z firewallami wygląda jednak nie tak różowo i myślę, że ten rysunek dość wiernie pokazuje, co często występuje w przypadku firewallu, czyli dowolnie duża inwestycja w ten oto szlaban jakby dalej nie blokuje w żaden sposób możliwości objeżdżania go po trawie z boku. I tak bardzo często tego typu sytuacje występują w naszych infrastrukturach sieciowych. Przejdźmy jeszcze do ewolucji firewalli z troszeczkę innej perspektywy, czyli od tej gołej firewalli, czyli takich bardziej zaawansowanych filtrów pakietowych, pełnostanowych, zaczęliśmy do nich dokładać pewne dodatkowe funkcjonalności. Kto jeszcze pamięta, że kiedyś terminowało się IPS-y, przepraszam, IPsec na dedykowanych pudełkach. Na dzień dzisiejszy jest je dość ciężko kupić, ponieważ to firewall przejął zadania terminacji tuneli IPsecowych. Ja pamiętam, jak jeszcze oferowałem urządzenia dedykowane do tej funkcjonalności. Kto pamięta standalone IPS-y, ciągle są firmy, które je produkują i robią to bardzo dobrze z dużym poświęceniem, aczkolwiek każdy producent firewalli oferuje funkcjonalność IPS wbudowaną w firewall na dzień dzisiejszy. I właśnie ten trend też wyraźnie widać. Od urządzeń specjalizowanych, gdzie trzeba było ze sobą w jakiś sposób pointegrować, cała gama urządzeń zabezpieczających, przez urządzenia, które w jakiś sposób się ze sobą łączyły. No, pracując w Juniperze mogę podać przykład choćby ISG 1000-2000, czyli firewall, do którego można było włożyć kartę IPS-ową, czy też rozwiązania konkurencji typu switch z kartami firewallowymi, IPS-owymi, prawda? Tego typu rozwiązania, do rozwiązań w pełni zintegrowanych, czyli mamy urządzenie, które dysponuje pewną mocą obliczeniową i tą moc obliczeniową możemy sobie podzielić w elastyczny sposób pomiędzy realizowanie różnych zadań IPS-a, firewalla, czy terminacji IPsec. I to też wygląda, że jest to taki mocny trend. W związku z tym pozwolę sobie znowu na chwileczkę powrócić do tych technologii wojskowych i porównać nowoczesny firewall do nowej generacji broni piechoty. Przepraszam wszystkich pacyfistów na sali, tak? Jest to broń dość uniwersalna, bo tak naprawdę jeżeli z granatnika nie możemy pociągnąć, to ciągle możemy postrzelać standardowymi nabojami natowskimi 5,56 mm. Jeżeli i to nie działa, jeszcze mamy finkę do zatłuczenia przeciwnika, ale bardzo ważną rzeczą jest to coś na górze, mianowicie celownik z wbudowaną kamerą, który po pierwsze umożliwia podgląd pewnego pola walki. Dowódca takiego żołnierza może sobie oglądać, jak wygląda fragment pola walki przed dowolnym żołnierzem piechoty, ale również działa to w drugą stronę, czyli taki żołnierz może z wykorzystaniem tego, co nosi na sobie albo ma to w rękach, podglądać, co się dzieje choćby z drona przelatującego nad nim. Czyli oprócz standardowej, brutalnej siły pocisków, tak, mamy również możliwość poprawienia świadomości sytuacyjnej poszczególnego żołnierza, czyli poświadomości sytuacyjnej na polu walki. I właśnie w związku z tym Next Generation Firewall, tu się chyba wszyscy możemy zgodzić, że jest to jakiś kolejny trend, kolejna odpowiedź na silniejszy miecz, silniejsza tarcza, ale poza właśnie tą świadomością aplikacyjną, świadomością użytkowników i wymaganym koniecznie systemem IPS-owym, no szukamy czegoś więcej. Wierzymy mocno, że tą kolejną ewolucją firewall jest po prostu zwiększenie świadomości sytuacyjnej, security intelligence, technologia, która w Juniperze nazywa się na przykład SecIntel i mam nadzieję, że w najbliższych czasach będziemy o tym mogli coś więcej popowiadać, ale też widać ten trend pojawia się dość mocno na rynku. Czyli w jaki sposób zebrać dodatkowe informacje, jakie za chwilę postaram się Państwu pokazać, i wykorzystać te informacje do lepszego podejmowania decyzji, czy puścić dany ruch, czy dany ruch zablokować. Króciutki rzut okiem na sytuację, jaką mamy, jeżeli chodzi o bieżące zagrożenia dostępne na rynku. Ataki niestety są coraz szybsze. Od momentu wykrycia podatności do pojawienia się skutecznych exploitów czas znacznie nam się skraca. Nie ma już też prostych ataków, zwykle są to ataki złożone, wykorzystujące wiele podatności, więc jak nie tędy, to innymi drzwiami próbują nam się systemy dostać. I nie ma pojedynczego rozwiązania, tak? Czyli patchowanie bardzo może pomóc. Dobry firewall bardzo może pomóc. Jeżeli mamy ochronę antywirusową na wysokim poziomie i to nie tylko na styku z siecią, ale również na stacjach roboczych, znowu możemy przyblokować kilka kolejnych wektorów ataku, ale tak naprawdę ciężko jest znaleźć jedno rozwiązanie broniące przed wszystkim. Choć wiem, że niektórzy producenci próbują powiedzieć, że mają taką magiczną pigułkę na wszystko.
Kiedyś, pamiętam, szukałem tego, nie ukrywam, że się naszukałem tego rysunku, ani odważyłem się go narysować. Czytałem jedną książkę o bezpieczeństwie i tam ktoś przedstawił bezpieczeństwo sieciowe jako beczkę, drewnianą beczkę z klepkami różnej wysokości. I postawił pytanie, jeżeli sobie wyobrazimy, że każda z tych klepek prezentuje pewien system zabezpieczeń, system vulnerability assessment, system firewallowy, system uwierzytelniania, antywirus, o różnej długości reprezentującej jakość tego systemu. To pytanie jest, ile wody można wlać do beczki? Otóż tyle, na ile pozwoli nam najniższa beczka, prawda? Najniższa klepka w tej beczce. I podobnie wygląda to właśnie w systemach IT. Jeżeli przeszalejemy, wydamy strasznie duże pieniądze na ochronę firewallową, zapominając o tym, że na przykład data center jest, ma drzwi otwarte i można z ulicy do niego wejść, no to ochrona fizyczna jest zaniedbana i ten poziom bezpieczeństwa naszego systemu jako całość jest dość niski. Proszę Państwa, pokażę Państwu takie dość ciekawe próbę wykonaną przez kolegów z firmy Imperva. Imperva, współpracując z uniwersytetem, proszę mi wybaczyć, że nie pamiętam nazwy uniwersytetu, ale mam link do tego testu, zrobili taki test. Wzięli 40 czołowych antywirusów dostępnych na rynku, zaktualizowanych do najnowszej wersji, plus aktualizacji najświeższych engine'ów i wzorców wirusów. Wzięli 80 próbek najświeższych wirusów dostępnych, jakie są, i przeprowadzili testy skuteczności na tych 40 systemach. Okazało się, że zaledwie 5% była skuteczność detekcji tychże wirusów, tychże zagrożeń. Okazało się również przy dalszej analizie, przy ciągłym testowaniu tych 40 różnych produktów antywirusowych, tą samą grupą wirusów, że około 4 tygodni zajęło to producentom antywirusowym, systemów antywirusowych na dorobienie wsparcia i detekcję skuteczną tychże zagrożeń. Także proszę mi nie odbierać w ten sposób, że antywirusy są nam niepotrzebne czy nie dają rady. Są to systemy bardzo ważne i bardzo mogące nam pomóc, ale nie możemy im ślepo polegać na nich, że one od zero day attacks są wykrywane od razu z 100% skutecznością. To są surowe dane do znalezienia, że tak powiem, w internecie. W związku z tym dalej sprowadzamy się do tego samego. Jak szukać dodatkowych sposobów obrony przed zagrożeniami? Jeżeli się przyglądniemy typowemu schematowi, cyklowi życia zagrożenia, no to od infekcji, i tutaj pozwolę sobie jeszcze na jedną taką małą uwagę. Bardzo często się spotykam z taką sytuacją, że omawiając systemy zabezpieczeń na styku sieci, brak zrozumienia się pojawia w oczach rozmówcy dla bardzo ważnego faktu. Firewalle przy całej ich mocy i wspaniałości mają jedno ważne ograniczenie. Są w stanie zobaczyć, monitorować, analizować i blokować zdarzenia w ruchu, który przez nie przechodzi. Mnie się to wydawało zawsze oczywiste, ale się okazuje, że dla wielu ludzi nie jest to oczywiste. Czyli postawienie firewalla w jednym segmencie wcale nie ma wpływu na ruch odbywający się w innych segmentach, i o tym trzeba bardzo ważnym pamiętać. Czyli infekcja w tym wypadku to jest tak wiele wektorów. Jeżeli zablokujemy coś na styku z siecią, ktoś przyniesie na kluczu USB. Jak nie, to tworzy sobie mailika, załącznik i tak dalej. Trzeba o tym pamiętać, że tych miejsc, którymi wnikać mogą zagrożenia naszej sieci, jest dużo więcej niż biedny firewall czy systemy pracujące na krawędzi na styku z siecią internetu mogą zablokować. Po skutecznej infekcji tak naprawdę następuje CNC. To nie jest Command and Conquer dla fanów gier. To jest tak naprawdę połączenie się z serwerem kontrolnym, czyli tak naprawdę zombie dzwoni do swojego pana i mówi: hej, co mam robić, tak? Często tutaj też może być pobranie jakiegoś dodatkowego kodu sprofilowanego na pewną klasę zagrożeń, czyli na przykład wiedzą, że w Polsce są pewne banki bardziej popularne, to może skupmy się na wyciąganiu zagrożeń z tego strony. Rozprzestrzenianie się oczywiście zagrożenia i wykorzystanie danych zebranych do tego, żeby je wysłać do centrum sterowania. I teraz wreszcie przechodzę do tego, w jaki sposób tą security intelligence, te dodatkowe informacje wywiadowcze, chcemy umożliwić klientom możliwość ich wykorzystania. W środku jest firewall, przepraszam najmocniej, koledzy mnie ostrzegali, że jest to konferencja, gdzie nazw własnych produktów należy unikać, ale no, tak się nazywa firewall produkcji Junipera. I zobaczmy przykładowe źródła informacji, które możemy wykorzystać. Przede wszystkim GOIP. Czy jest to fajna informacja, czy nie? Bardzo dobra informacja, bo mamy informację, skąd dany użytkownik, skąd dany ruch przychodzący do nas przychodzi. Możemy z tej informacji jak najbardziej skorzystać. Możemy założyć, że klient z Chin dla naszego biznesu, który prowadzimy w Polsce, jest bardzo ważny,
i traktujemy go w specjalny sposób. Ale równie dobrze możemy zrobić sobie regułę, że ten klient jest dla nas zupełnie nieważny i przypadek klienta z Chin jest bardzo rzadki, w związku z tym możemy go traktować nieco inaczej. Global Attacker Fingerprints. W zależności od technologii zabezpieczania możemy próbować również wykrywać złych ludzi i ich identyfikować. Coraz bardziej popularne są mechanizmy tzw. cyfrowych odcisków palca. To, że ktoś do nas łączy się z naszym systemem, ma laptop, na którym jest system operacyjny w pewnej wersji, przeglądarka w pewnej wersji, tam jest zainstalowana Java w jakiejś wersji, a inne pluginy do przeglądarki w jakiejś wersji. Na bazie bardzo różnych rzeczy możemy robić tak zwany cyfrowy fingerprint. I o ile jedna cecha może być wspólna dla setek tysięcy czy milionów użytkowników, to zbiór im większej ilości tych cech, tym bardziej indywidualnie może identyfikować danego użytkownika. Jaki można tutaj podać przykład? O ile się orientuję, na ostatnim PL-logu koledzy z mojej firmy również przedstawiali rozwiązanie JWAS, czyli chroniące aplikacje webowe, będące czymś, no, pewnie niczym innym, jak nowoczesnym wykorzystaniem starej tego pomysłu na network honeypot. Tym razem jest to application for honeypot, czyli wystawienie pewnych pułapek w kodzie HTML-owym, które wyglądają, nie wyglądają w żaden sposób dla normalnego użytkownika, zaś dla osób z niecnymi zamiarami wyglądają bardzo zachęcająco, aż chce się spróbować pewnych technik eksploitowania. Jeżeli takie coś nastąpi, jesteśmy w stanie to wychwycić i dodać takiego osobnika do pewnej bazy i potem możemy utrudniać mu życie i tak dalej. Więc teraz ta informacja, ten zidentyfikowany zły człowiek, może nam również posłużyć jako źródło informacji. Skoro wiemy, że jest zły, chcemy przed nim się bronić, możemy go w jakiś sposób identyfikować. W takim razie wrzućmy tę informację do naszego firewalla i pozwólmy firewallowi skorzystać z tychże informacji do obrony. Co dalej? Command and control, czyli ten CNC. Nic innego jak właśnie, skoro X firm na świecie zajmuje się bezpieczeństwem sieciowym i analizuje te próbki nowych zagrożeń występujących na dziko w świecie IT. W takim razie monitorują bardzo często w piaskownicach, w sandboxach zachowanie tychże złych rzeczy, tych wirusów, zagrożeń, robaków i tak dalej. W związku z tym możemy zaobserwować, co on robi, jakie jest jego zachowanie, gdzie on dzwoni, z kim próbuje nawiązać komunikację. Jeżeli uda nam się to złapać, to mamy już punkt zaczepienia, gdzie znajduje się Command and Control Center dla danego zagrożenia. W związku z tym, jeżeli zobaczymy, że nagle z nienacka hosty w naszej stacji z naszej sieci LAN-owskiej zaczynają zestawiać połączenia na tenże adres IP, który jest znanym adresem IP, niekoniecznie adres IP, zna URL, który jest identyfikowany przez nas jako centrum Command and Control, to może jest to cenna informacja, że właśnie mamy jakiś atak i powinniśmy blokować tą komunikację, co uniemożliwi, pozwoli nam na zatrzymanie procesu rozprzestrzeniania się zagrożenia na dość wczesnym etapie. I znowu, mamy tutaj ogromną bazę firm, które zajmuje się tym profesjonalnie na co dzień i może dostarczać nam te informacje na bieżąco, aktualizowane. Wreszcie nasze własne bazy. Tutaj mogą być zarówno blacklisty, gdzie możemy dodawać osoby, czy adresy, czy różne rzeczy, identyfikatory osób, z którymi nie chcemy mieć nic wspólnego, jak również mechanizm tworzenia whitelist, czyli nadpisania, pomimo że ta osoba jest na przykład przez jakiś system zidentyfikowana jako pewnego typu zagrożenie, to jednak nam bardziej zależy, żeby miała dostęp do naszych zasobów. Czyli zarówno mechanizmy whitelist, jak i blacklist możemy je tworzyć własnoręcznie i również dodawać do tego samego systemu sterowania. I tutaj znowu się pojawiają, przepraszam za to, nazwy własne naszych rozwiązań, ale jak wspominałem wcześniej Państwu o tym rozwiązaniu JWAS, to ono jest w stanie wysyłać do Junipera, do naszej firmy, przy oczywiście posiadaniu odpowiedniego typu subskrypcji, informacje na temat tychże zagrożeń. Te informacje są przez nas przetwarzane i przechowywane w centralizowanej bazie danych, dzięki temu inni użytkownicy mogą te dane ściągać. I za pomocą specjalnego elementu, co się nazywa Spotlight Connector, SRX ma dostęp do dynamicznych obiektów, które są ciągle aktualizowane. Dynamiczny obiekt typu GeoIP, dynamiczne obiekty typu na przykład centra CNC, dynamiczny obiekt typu znane źródła ataków. W przyszłości planujemy tutaj jak najbardziej rozbudowywać ten system i staramy się również dbać o to, aby ten system był otwarty, żebyście Państwo mogli dopinać własne źródła informacji, te, którym źródła wywiadowcze, można by to tak powiedzieć, którym akurat Państwo konkretnie wierzycie. Jak wygląda cała architektura systemu? Więc centralą jest oczywiście baza
przeróżnego typu informacji. Dziś, jako te przykłady, mogę wymienić właśnie te odciski cyfrowe palców atakujących, centra Command and Control, czy informacje o GIP. Są składowane w centralnej, zarządzanej przez nas bazie Spotlight Secure. Ale jeszcze raz, to są technologie uniwersalne. Jest wiele firm, które podobne źródła informacji mają i Państwo też możecie myśleć, jak z nich skorzystać, jak je we własnej polityce bezpieczeństwa wykorzystać. Jeżeli już chcemy z tych danych skorzystać, potrzebujemy elementu konektora po swojej stronie, nazywa się on tak naprawdę Security Director, jest to generalna nazwa na system zarządzania bezpieczeństwem naszym, który jest w stanie zarówno z tych danych centralizowanych korzystać, agregować je i udostępniać do firewalli w postaci dynamicznych obiektów, jak również umożliwia nam, zapewniając interfejs na własne pomysły. To mogą być jeszcze jakieś bazy danych kupione skądś inąd, czy właśnie stworzone przez nas ręcznie. I wreszcie te informacje mogą być dynamicznie pobierane przez systemy zabezpieczeń firewall-e. To nie jeden, ale ich tam jak najbardziej wiele. No i teraz właśnie, jaki jest przebieg informacji, jakie jest przekazanie informacji na temat w systemie Spotlight. Czyli wyobraźmy sobie, że to jest klient, który wykupił system ochrony aplikacji webowych, namierzył jakiegoś złego złoczyńcę. Przepraszam, tu jest klient, namierzył złoczyńcę z San Francisco. Ta informacja zostaje wysłana do Spotlight Secure i w tym momencie może być pobrana przez wszystkich użytkowników chcących korzystać z tego systemu. Jeżeli chodzi o tworzenie tych źródeł informacji, jest to proces dość złożony, ponieważ różne są źródła, różnie jest z aktualnością tych danych. Mamy własnych kilka pomysłów, w jaki sposób chcemy weryfikować jakość tych informacji, po to, żeby się Państwo nie dostali tego gołego zlepka danych, ale dane przefiltrowane i przerobione w odpowiedni sposób. I jak również właśnie nie każde dane mają tą samą wartość. Również chcemy je w odpowiedni sposób priorytetyzować. Jak widzicie Państwo, to wszystko sprawia, że nowoczesne systemy zabezpieczenia muszą pracować na dość sporych obiektach, mające dość duży rozmiar, ale wygląda na to, że jest to jakiś kierunek na najbliższą przyszłość. Wsparcie dla własnych źródeł danych. Znowu chciałbym podkreślić, że rozwiązanie nasze z założenia ma być otwartym rozwiązaniem, czyli umożliwiać doklejanie kolejnego typu feedów, jeżeli będzie to potrzebne. I zarówno mogą być one pobierane, jak i mogą być wrzucane zdalnie do naszego systemu, gdzie będą sklejane i w celu stworzenia utrzymania centralnej bazy danych. Przejdźmy teraz pokrótce przez kilka typów wykorzystania tych danych. Prosta detekcja hostów zainfekowanych, czyli to, co Państwu pokazywam jako centra CNC. Posiadając te informacje, jeżeli zainfekowany host będzie próbował uzyskać połączenie z centrum CNC, to SRX czy firewall generalnie jest w stanie wychwycić to. Nie tylko, jeszcze raz chciałem podkreślić, na bazie IP, ale również na bazie URL-a konkretnego, do którego użytkownik, a właściwie ta wroga aplikacja będzie próbowała się dostać. Unikanie rozpoznanych źródeł zagrożeń, czyli jeżeli jest jakiś klient, który wykrył sobie zagrożenie, może wysłać tę informację do centralnego źródła danych, skąd jakby te informacje trafią z powrotem do naszych firewalli i możemy ufać im, bądź też nie, to już zależy od konkretnego przypadku, jaki Państwo macie w swoich sieciach. Kolejny przykład GIP. Będziemy mogli te dane GIP w firewallach wykorzystać jako grupy obiektów, zarówno na przy definicji źródła, jak i odbiorców danych usług. W związku z tym zwróćcie Państwo przykład na tutaj takie dość przekolorowane reguły, ale ruch z Antras z Very Bad Countries do naszych systemów będą odrzucane. Na przykład taka prosty przykład regulacji reguł. Podpowiem, że to nie jest jakiś unikalny pomysł. Ten pomysł jest również wykorzystywany na przykład w naszych rozwiązaniach DDoS-owym. W naszym rozwiązaniu DDoS-owym możemy sobie powiedzieć, że skoro działamy w Polsce i mamy na przykład bardziej lokalny biznes, to jeżeli użytkownik jest z Polski, to w takim razie w odpowiedni sposób w rankingach jest troszeczkę wyżej, dostaje specjalne punkty za to, żeby zwiększyć szansę, że dostanie dostęp do naszych systemów. Więc jak najbardziej jest to ciekawa koncepcja do zabezpieczania systemów sieciowych. Czy wreszcie custom IP feeds, czyli tutaj tak naprawdę wszystko zależy od Państwa wyobraźni, od działania systemów zabezpieczeń. Ważne jest tylko to, że o ile bardzo wielu klientów
z którymi współpracujemy, ma jakieś własne systemy pozwalające założyć tymczasową access listę na kogoś złego, czy dopisać go do jakiejś bazy. Zwykle te dane po jakimś czasie są bardzo zdeaktualizowane. Nie ma specjalnie pomysłu ani workflow, jak tym zarządzać. Tutaj mamy jeden pomysł na jedną centralną bazę zbierającą te informacje z różnych źródeł, jak najbardziej z tych, które Państwo definiujecie. Czyli w największym skrócie ten framework to jest nie tylko firewall, to nie tylko IPS, ale są to dodatkowe komponenty zwiększające świadomość sytuacyjną systemu bezpieczeństwa. Tu może odrobinę marketingu, więc ja przejdę może szybciusieńko do innych pomysłów, jak jeszcze wykorzystywać informacje znajdujące się w naszej sieci. Integracja z systemem NAC-owym. W typowej sieci, gdzie mamy użytkowników, po drodze przełączniki sieciowe, gdzieś firewall i zachronione zasoby, chcąc podnieść poziom zabezpieczeń, no oczywiście możemy rozpatrywać instalację systemu NAC-owego. Słuszna koncepcja, system NAC-owy będzie wtedy zarządzał polityką dostępu użytkowników, czyli przenosimy politykę bezpieczeństwa z poziomu firewalla, przesuwamy je na port switcha. Bardzo słuszna koncepcja. Aczkolwiek teraz mamy dwa systemy do zarządzania. Jeden to jest system NAC-owy, drugi firewall. Znowu systemy firewallowe potrafią się integrować już teraz coraz częściej z systemami NAC-owymi, biorąc informacje już nie o IP, ale dostając informacje, jaki jest user za danym IP, jaką ma rolę. I to jest prawdziwe przejście do role-based firewall. Kolejny przykład, w jaki sposób wykorzystywać informacje, to jest Security Information and Event Management System. Ja zwykłem opowiadać, że każdy firewall ma taką cechę, że generuje logi. A im droższy jest to firewall, tym więcej logów generuje. Może jest to dość żartobliwie, ale taka jest prawda, że urządzenia bezpieczeństwa generują logi. I teraz to w Państwa rękach jest decyzja, co z tymi logami robić. Czy my będziemy wszystkie przeglądać, czy będzie to robił człowiek, czy je składujemy, czy je analizujemy. Gorąco zachęcam do zautomatyzowania tego procesu i systemy klasy SIEM tutaj są wielką pomocą. Największą zaletą systemów typu SIEM jest to, że mogą pobierać informacje nie tylko z jednego firewalla, ale z wszystkich firewall, jakie mamy w sieci. Mogą pobierać informacje z systemów wierzytelni, mogą pobierać informacje z wreszcie systemów aplikacyjnych, baz danych itd., itd. Tu akurat im więcej informacji, tym lepiej, ponieważ mechanizmy korelacyjne pozwalają wykryć pewne zjawiska, które ciężko byłoby zobaczyć, obserwując logi tylko i wyłącznie z jednego urządzenia. Też i systemy SIEM-owe się rozrastają. SIEM-y, NBAD-y często żyły obok siebie. Teraz mamy coraz częściej do czynienia z systemami SIEM-owymi, które też mają funkcję NBAD-a i mogą wychwytywać pewne anomalie w ruchu sieciowym. Bardzo często te systemy mają wbudowane również vulnerability assessment, czyli tak naprawdę możliwość proaktywnego zweryfikowania podatności systemów znajdujących się w sieci. Jest to znowu świetna rzecz i kolejny powrót do tego, od czego zacząłem, że wiedzie, im większa wiedza, tym większe możliwości obrony. Bo jeżeli widzimy log z IPS-a, mówiący, że właśnie odbył się atak na naszą bazę danych Oracle, to wpadamy w wielką panikę. Ale jeżeli mamy wyniki skanowania Vulnerability Assessment, mówiące, że tam baza jest, ale to nie jest Oracle, tylko to jest MS SQL na przykład, no to możemy spać spokojnie, czyli informacja sklejona z faktycznym obrazem podatności systemów daje nam pełen obraz sytuacyjny. Zachęcam gorąco do myślenia o tym, jak te systemy mogą nie się zastępować, ale się uzupełniać i wzajemnie sobie wspomagać. I tak niemalże już na sam koniec prezentacji jeszcze jedna informacja, jeszcze nowy trend, jeżeli chodzi o systemy bezpieczeństwa, o ich analizę logów, to jest tak zwane zagadnienia związane z big data. Tak jak były cloud, teraz jest ich modne big data. I w tym wypadku tak naprawdę logi, eventy, alerty to jest coś, co bardzo łatwo do tego się dostać, dobrać i na tej bazie systemy SIEM-owe doskonale sobie dają radę z analizą bieżącego obrazu bezpieczeństwa w naszej sieci. Ale to nie są jedyne dane, możemy zbierać przeróżnego typu inne dane po to, żeby profilować zachowania, wzorce zachowań naszych użytkowników i na przykład z wykorzystaniem systemów big data są pomysły na to, żeby wychwytywać użytkowników, którzy się zachowują w sposób nieodpowiedzialny i na przykład na koniec miesiąca wygenerować grupę użytkowników, którym się należy dodatkowe szkolenie, jeżeli chodzi o zasady bezpieczeństwa. Więc tutaj jest bardzo wiele różnych pomysłów, jak sobie radzić z big data i myślę, że należy to traktować jako jakiś taki kolejny system do analizy
wszystkiego tego obrazu systemów bezpieczeństwa, który występuje w naszych sieciach i wyciągania pewnego typu wniosków na przyszłość. Bo właśnie w tym miejscu chyba jest dobry moment na dodanie jeszcze jednej uwagi. Tak jak zacząłem od tych wojennych nawiązań, tak samo i w systemach bezpieczeństwa najsłabszym ogniwem i dla wojska, i najsłabszym ogniwem i w naszych sieciach są po prostu ludzie, czyli jak to mówią jeden z moich kolegów, automaty białkowe, które popełniają niestety bardzo wiele błędów i tak naprawdę system musi być, przede wszystkim system muszą być uodporniane na ichże zachowania. Czy macie Państwo jakieś pytania? Są jakieś pytania może? Mamy jeszcze kilka minut. Proszę chwileczkę poczekać. Żeby białko wyeliminować? Ja mam nadzieję, że nie, bo też jestem zbudowany z podobnego materiału, chociaż też jest trochę tłuszczu tutaj na zewnątrz. Ale mam nadzieję, że nie. No, białko cały czas jest potrzebne. Tutaj proszę nie łapać mnie za słowa z moimi tutaj wtrętami. Ale prawda jest taka, że ludzie ciągle są najsłabszym ogniwem systemu bezpieczeństwa, bez dwóch zdań. Bo wystarczy się przejść po firmie, zobaczyć słynne żółte karteczki na monitorach i tak dalej, czy same za zachowania antyphishingowe. Przed chwileczką widzieliście Państwo tutaj Adama, który prezentował, jak pomóc z DNS-em, to też są nic innego jak po prostu systemy wspierające ludzi. Zwykły człowiek, zwykły użytkownik komputera, tutaj zawsze wzorce metra jest moja mama, zwykły człowiek nie patrzy na to, co przed HTTPS mu się w przeglądarce pojawia i on specjalnie nie wie, czy to jest dobre, czy to jest złe, klika OK. To też wiem, że moja mama jest bardzo podatna na różnego rodzaju różne zagrożenia. Dla nas jest to większe wyzwanie, bo wszyscy, którzy tutaj siedzicie na sali, prawdopodobnie jesteście ekspertami i pewnie te zagadnienia są dla was proste. Trzeba zawsze mieć świadomość, że dla naszych użytkowników naszej sieci czy dla naszych klientów nie jest to już takie proste jak dla nas. Nigdy nie wolno o tym zapominać. Są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma, to podziękujmy panu Piotrowi brawami. Dziękuję.